Góry to jest to, czego chyba Słowakom zazdrościmy najbardziej. Wiadomo, polskie góry są najpiękniejsze, jednak mamy ich mało i jak przyjdzie weekend, to robi się tam dość ciasno. Z tego też powodu przynajmniej raz do roku wybieramy się na Słowację. Tym razem plan był dość ambitny, bo stwierdziliśmy, że obskoczymy trzy różne pasma górskie, wchodząc na ich trzy najwyższe szczyty, robiąc w sumie prawie 60 km. Jednak najpierw czeka nas kapitalny nocleg na dziko. Zdecydowanie najlepszy, jaki miał miejsce w tym roku. Urodzaj miejsc pod namiot normalnie. A jeśli chcielibyście się wybrać w to miejsce, to w opisie jest link do wpisu na blogu, gdzie znajdziecie dokładną lokalizację tej miejscówki. Fajnie, nie? Wiesz, co mi się przypomniało? Jak rok temu byliśmy na Słowacji i właśnie też powiedziałem, ale tu jest fajnie! Ale tu jest fajnie! I to otworzyłaś browara wtedy. Ale bez alkoholowego. 0%. Pierwszym z trzech szczytów będzie Wielki Krywań. Nie mylić z Narodową Górą Słowaków Krywaniem znajdującym się w Tatrach. My zaczynamy od Małej Fatry. Start miał miejsce późno, bo po godzinie 14, jednak nie przez nasze lenistwo, a chęć zobaczenia na górze zachodu słońca. Park Narodowy Małej Fatry podzielony jest przez rzekę Wak na dwie części. Pierwsza południowa część to jest Mała Fatra Luczańska, a na północ jest Mała Fatra Krywańska, której najwyższym szczytem jest Wielki Krywań, czyli tamta kopka, na którą idziemy. Wielki Krywań jest też największą górą Małej Fatry. To powinien być Mały Krywań, a nie Wielki Krywań. Ale też jest Mały Krywań, a jest za nim. Ale namieszali. Tak samo jak to jest najlepsze, nie? Że najwyższy szczyt Małej Fatry jest wyższy niż... Niż najwyższy szczyt Wielkiej Fatry. A na najwyższy szczyt Wielkiej Fatry, który jest mniejszy niż najwyższy szczyt Małej Fatry, idziemy jutro. Kto się połapał, to szacunek. Na browara. Browara. Bez alkoholowego. Korzystając z przerwy, powiem wam o tym plecaku. Kiedyś ktoś pytał, co to jest za plecak, parę osób nawet. Więc jest to plecak fotograficzny firmy Manfrotto. Bardzo spoko, bo ma taki panel tutaj, tu od połowy. Taki panel fotograficzny, gdzie się mieści sprzęt fotograficzny. Tu jest miejsce na obiektywy. Na kanapki. No, tutaj jeszcze na obiektywy, aparat też tam wchodzi. Nie, naprawdę jest bardzo spoko. Tradycji musi stać się zadość. Barzan 0%, naprawdę spoko rzecz. I marchewka 0%. Też spoko rzecz. Nie 0%, full witamin. Spobudź, lipowa liszka. Życie mojego werna dróżka na zwojni. Co, idziemy dalej? Idziemy dalej. Jalla? Jalla. No to jalla. Jalla. Jalla, czyli nic innego jak chodźmy. Po arabsku. A czemu po arabsku? No jakoś tak, bez powodu. Nie macie tak czasem, że lubicie jakieś słowo, nawet nie wiedząc dlaczego i często go używacie? Ja mam tak z jalla, lubię je i z kimkolwiek, gdzie bym nie szedł, to uczę wszystkich tego zwrotu. No, teraz trafiło na was, sorry. A tymczasem kolejna krótka przerwa. Jesteśmy na czasach, w tych góralskich lasach. La. Opalamy się. Panna Krysia. Czas na ciekawostkę. Jeśli jesteśmy przy małej Fatrze, to jest tutaj też kolejna wielka góra, Wielki Rozsutec. Tam. Ten taki rozsypany.
najbardziej spektakularna z wszystkich tutejszych gór. Ale tam nie idziemy, bo wymyśliliśmy sobie, że idziemy na trzy najwyższe szczyty trzech parków narodowych. Małej Fatry, Wielkiej Fatry i Tart. Z jednym Tartę. Tatr Niżnych. To w czekoladową taką. Kontynuując, ale tam jakby ktoś chciał zobaczyć jak jest, to byliśmy tam rok temu, nie? Na majówkę, no jakoś tak. To wrzucę tutaj kilka kadrów. Idziemy dalej. Tart. Rosutec to najładniejsza góra, ale też najtrudniejsza do wejścia. Momentami trzeba się trochę wspinać, wchodzić po drabinach, czy asekurować się trzymając za stalowe liny, jednak wysiłek jest zdecydowanie tego wart, więc jak coś, no to polecamy. Ostatnie 100 metrów, nawet nie w sumie. Jak będziemy tu czekać do zachodu, bo trochę zostało. Jakoś tak wyszło, że mimo późnego wyjścia i tak na górę dotarliśmy godzinę przed zachodem. Stwierdziliśmy jednak, że nie ma sensu czekać, bo po pierwsze i tak nie było perspektywy na ciekawy zachód, a po drugie trochę nie chcieliśmy schodzić po nocy. To znaczy i tak schodziliśmy praktycznie po ciemku 2 godziny, czego nie polecamy, ale w dalszym ciągu lepsze są 2 niż 3. Cudnie. Kopała studienku! Teleportujemy się jakieś 30 km na południe w linii prostej. Czas na drugie pasmo, czyli Bieszczady. To znaczy na Wielką Fatrę oczywiście, ale jednak trochę wciąż Bieszczady. A może nawet więcej niż trochę. Sami zresztą zaraz ocenicie. Kolejnego dnia idziemy na następny szczyt, który się nazywa jak? Ostre Dok. Wiem, jestem na wakacjach. No. W ogóle o Wielkiej Fatrze mówi się, że to takie Bieszczady. Idzie się cały czas... Pierońskie muchy. Idzie się cały czas połoninami. No już właściwie ile weszliśmy? Godzinę idziemy, nie? A już z czego 15 minut idziemy taką fajną połoniną. A tam przed nami jeszcze cały czas się ciągną. Są większe niż Bieszczady, więc jak ktoś lubi tego typu klimaty, a ma na przykład za daleko w Bieszczady, no bo tak naprawdę mamy tu bliżej niż Bieszczady. No. O, to już mamy tytuł na odcinek. Bieszczady bliżej niż Bieszczady. Albo jakoś inaczej. Wcale tutaj nie przesadzam z tym podobieństwem, nie jest to żaden clickbait czy coś. Przeszliśmy tego dnia najwięcej, bo aż 25 km i aż 14 km polanami i połoninami. Swoją drogą Wielka Fatra uznawana jest za najbardziej dziewiczy obszar górski w Słowacji. Przez cały dzień, poza 2 małymi chatkami pasterskimi po drodze i jakąś paskudną jednostką wojskową na szczycie, nie było żadnych zabudowań. A ludzi ponownie jak na lekarstwo. Naprawdę coś niesamowitego. Widzieliście? Niby Słowacja, jednak Osetia. Nasza trasa w większości prowadziła czerwonym szlakiem od góry Ploska, przez najwyższy Ostre Dok, aż do Kriżna. Przewyższeń było mało co prawda, ale dystans jednak spory i pod koniec nogi solidnie wchodziły nam już w tyłki. No a jutro jeszcze na dokładkę czeka nas najwyższy ze szczytów Dziumber, położony w Tatrach Niżnych. Ale fajne są te Bieszczady. W sumie nie chciałbym ryzykować takiej niebezpiecznej tezy. Nie narażać wielu osobom, ale bardziej mi się podoba niż w Bieszczadach. No muszę powiedzieć, że jest tutaj naprawdę sztos. Powiem wam, nie można, ale dużo ludzi śpi tutaj pod namiotami. Tak samo jak nie można i dużo ludzi jeździ rowerami. Ale tu jest tyle pięknych miejscówek pod namiot, kurczę, tak niesamowicie. W ogóle takim jednym z głównych powodów tego wypadu było też to, poza tym, że zaliczeniem 3 najwyższych szczytów, było to, żeby pokazać jakąś alternatywę wam dla Tatr. Bo tak wiadomo, jak weekend, to wszyscy jadą w Tatry, czasem jadą osoby na Beskid, a na przykład kawałek dalej już nikt nie jedzie, a to jest naprawdę niedaleko, rzut beretem od Tatr. Są i Mała Fatra, i Duża Fatra, i te Tatry Niżne. I nie ma praktycznie nikogo. Wczoraj
mało ludzi dzisiaj jak na lekarstwo. No i myślę, że też jutro, szczerze mówiąc, jakichś dużych tłumów też być nie powinno. Ostatni szczyt ostatniego dnia, najwyższy, było 2000 metrów ponad, ale też trasa najkrótsza. Wczoraj nam dał trekking trochę w kość. Stopy. Stopy, no. Jak mam buty mniej więcej jak rozmiar za duże, to tak pod koniec dnia chyba były rozmiar za małe. Tak mi spuchła noga, ale spoko, już chyba nie? Nie, no. Było. Regeneracja wjechała. Ale podeszwy takie twarde. Także teraz po 3 godzinki do góry i to wszystko. Tam idziemy. Tymczasem, jako że nie mam za wiele do powiedzenia o początku tego trekkingu, to małe ogłoszenie. Aktualnie wraz z Piotrem z kanału Gdzie Bądź ponownie jesteśmy w Szwecji, w zupełnie innych miejscach niż rok temu. Będą po powrocie we wrześniu filmy z tego wyjazdu, a póki co to zapraszam do obserwowania Instagrama i Stories. Zresztą nie tylko teraz, ale zawsze zachęcam do ich obserwowania, bo kiedy tutaj nic się nie dzieje na kanale, to tam zawsze coś nowego znajdziecie. Poradnik taniego podróżowania. Żeby napić się za darmo herbaty, trzeba wziąć jedno poleno na górę i częstują za darmo herbatką. Bez kitu. Nie znalazłem w życiu czterolistnej koniczyny. A czemu mi oddajesz szczęście? Co się powinieneś schować? Właśnie idzie ktoś z deską po herbatę. Szanuję to. On idzie dwie. No. On idzie po dwie herbaty. Po dwie to ja rozumiem. Jakbyś Marta miała porównać... W ogóle cię nie widać, gdzie ty jesteś. No tu. Jakbyś miała porównać tę trasę do dwóch poprzednich, to która najlepsza? No, to była inna, nie? Och, jak politycznie. No, politycznie. Wybory to dopiero na jesień. No bo to tak nie działa. No powiedz, że druga, no pewnie, że druga. Ło, zobaczcie to. Goło Boże. O Boże. Jakie goło Boże. Ty, niezłe. No. Jeśli dla kogoś w Alpy jest za daleko, to ma super alternatywę. Bo ja się czuję tutaj w Tatrach, nie tak jak w Alpach. Jak w Alpach? No. Tylko nie ma świstaków. No, ale ty mi świszczysz. A druga mi coś w to zęba wejdzie. Nie miałeś tego mówić, że tak robię. Tajemnicy. A obok naszego dzisiejszego szczytu znajduje się Hopok. Góra, z której Tatry Niżne są chyba najbardziej znane, bo została ona przeorana na całej długości wieloma stokami narciarskimi, na które ściągają w okresie zimowym naprawdę dzikie tłumy. A jeszcze tak a propos słowackich szlaków. W Słowacji mają 13 tysięcy kilometrów szlaków pieszych górskich. Nie wiem, ile jest w Polsce niestety dla porównania, ale wiem, ile jest gór powierzchniowo w Polsce. 8% porównując do całej powierzchni kraju. Natomiast w Słowacji jest to aż 60%. Jeszcze jedna ciekawostka. Tatry Niżne. Wyczytałem, że nazwa Tatry Niżne nie wzięła się dlatego, że są one po prostu niższe od Tatr właściwych, czyli wysokich, czy też wyżnych, ale dlatego, że jak ktoś tam w XIX wieku, jakiś leśnik czy uczony stwierdził, że skoro są poniżej, na mapie poniżej Tatr Głównych, to nazwie je Tatry Niżne. Szybko zbliżamy się do szczytu Dziumber, który liczy sobie 2043 metry nad poziomem morza. I skłamałbym, mówiąc, że po tym 3-dniowym maratonie chętnie poszlibyśmy jeszcze następnego dnia na kolejną górkę. Niemniej nie żałujemy, bo było to bardzo fajne doświadczenie, no i kolejny już kilkudniowy trekking w tym roku do kolekcji. Mamy nadzieję, że zainteresowaliśmy Was Słowacją, a jeśli kiedyś tam się wybierzecie, albo właściwie gdziekolwiek indziej byście się nie wybierali i chcielibyście nam jakoś podziękować za kanał i bloga, to możecie zarezerwować noclegi z naszego
naszego linku afiliacyjnego na Bookingu. Jest w opisie. Dla Was cena noclegu jest niezmienna, a my dostaniemy od Bookingu za polecenie małą prowizję na piwo. Z góry bardzo dziękujemy. No i to by było na tyle. Możecie zostawić suba, lajka, komentarz, dobre myśli. Co tam chcecie? Dzięki piękne za uwagę i do następnego. Trzymajcie się, cześć. Marta zgubiła telefon. Biegnie szukać. No i ma telefon. Marta to ma zdrowie. Mi by to chyba zajęło godzinę dłużej.